Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj sobie zrobimy taką odskocznię od słuchania naszych drogich pastorów Kurelasa i Cyrikasa. I zrobimy sobie taką refleksję na temat osoby Chrystusa. Czy Chrystus był katolikiem, czy protestantem? No i tak patrząc na Słowo Boże, Chrystus był katolikiem. Rzymskim katolikiem, nie protestantem. Dlaczego? Chrystus założył jeden kościół z pasterzem. Protestantyzm, no 45 tysięcy denominacji, tysiące kościołów bez żadnego pasterza. Chrystus w wieczerniku wziął chleb, dał swoim uczniom, mówiąc, że to jest ciało Jego, a więc ustanowił Eucharystię. Protestantyzmie, no tak powiedział, że to jest ciało, ale tak powiedział, że nie powiedział, tylko powiedział, że to znaczy ciało, ale tak nie powiedział. Chrystus mówi, to jest ciało moje. I Kościół rzymskokatolicki za Jezusem powtarza, to jest ciało moje i tak wierzy. Tak jak Chrystus powiedział, tak wierzy. Tak? No, protestantyzm dalej tkwi w tym swoim, jak on nam może dać swoje ciało i tak dalej. No dokładnie jak niewierzący Żydzi. Chrystus jest katolikiem. Dlaczego? Ponieważ jako człowiek, gorsząc wielu Żydów, odpuszczał grzechy. O kim on jest, że ma, że nawet grzechy odpuszcza, prawda? Co robi protestantyzm? No staje po stronie Żydów. Kim ich tylko jak kapłan odpuszcza grzechy, nie? A kim jest ten ryży, piegowaty, w okularach ma odpuszczać grzechy, a kim on jest? Syn jakiegoś tam Bolka i Kryśki? Tam ma skleba ten mechanik? No właśnie, Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczenia grzechów. Chrystus gorszył Żydów, prawda? Wzbudzał jakieś kontrowersje. No a co robi kapłan rzymskokatolicki, który ma władzę odpuszczenia grzechów, którym odpuścicie są odpuszczone, którym zatrzymacie są zatrzymane? No, budzi te same kontrowersje wśród protestantów, jakie Chrystus budził wśród Żydów, tak? Żydzi, no kim on jest, tylko Bóg odpuszcza grzechy, co robią protestanci? No, powtarzają to, co Żydzi za czasów Chrystusa. Chrystus pościł. No, powiedzcie protestantowi, że trzeba pościć. No, zdecydowana większość tych od denominacji protestanckich, nie chcę już tego z góry przesądzać wszystkich, prawda, ale zdecydowana większość tych denominacji, tych kościółków małych, takich, prawda, na 200 osób, czy tam na 1000, no to się nabija z postu, nie trzeba pościć, tak? Rzymscy katolicy poszczą, dlaczego? Bo Chrystus pościł, a więc Chrystus pościł tak jak poszczą katolicy, a więc Chrystus w swoim 40-dniowym poście pokazał postawę rzymsko-katolicką, że trzeba pościć. Tak? No, protestanci, post? Nie, no, właśnie. Piwo z chabosza, golonka w piątek, nie, no bo jaki post? Chrystus brał krzyż swój, tak? I sam mówi, czyż nie wiecie, że Syn Człowieczy nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały? Mówi to w drodze do Emaus, 24 rozdział Ewangelii Świętego Łukasza. Powiedzcie protestantom o tym, że koniecznie jest, że przejście przez drogę krzyżową, żeby wejść do nieba. Nie, to jest za darmo. Powiedzcie protestantom o konieczności współcierpienia. No tutaj nasz drogi pan Rafał Kowalski, pastor i teolog, jako pierwszy będzie mówił, a za nim cała reszta i wielu innych, że to jest uwłaczanie ofierze krzyża. Czyli Chrystus umarł, a ja spijam śmietankę, alleluja, jestem zbawiony i czekam na zmartwychwstanie. Więc Chrystus cierpiał, żeby móc wejść do swojej chwały po katolicku, bo katolik za Chrystusem też wierzy, że konieczne jest branie krzyża, zapieranie się siebie codziennie, aby wejść do swojej chwały. A więc
kto jest bardziej, czy Chrystus jest tutaj bardziej katolicki, czy bardziej protestancki, albo inaczej, co jest bardziej Chrystusowe? Nauka katolicka, która nakazuje brać krzyż, poddawać się woli Bożej jako warunek konieczny do zbawienia, tak? Branie krzyża. To mówi Chrystus, tak głosi Kościół, to tego nas uczą święci. Czy nauka protestancka? Nie, no bo ty uwłaczasz Chrystusowi, ty chcesz dodawać do ofiary Chrystusa, to nie. Czy Chrystus był protestantem spełniając dobre uczynki, czy raczej katolikiem? Albo inaczej, czy katolicy naśladując Chrystusa spełniają dobre uczynki jako właśnie gromadzenie sobie skarbów w niebie? Czy to jest bardziej chrystusowe, czy protestanckie, że nic nie trzeba robić, a jak już coś robię, to nie dlatego, żeby być zbawionym, tylko dlatego, że już jestem zbawiony, tak? Czyli Chrystus kładł nacisk na uczynki, to czyń, a będziesz żył. Protestant na co kładzie uczynki, na co kładzie nacisk? Nic nie robi, już będziesz żył i dlatego, że nic nie robisz, czyli za samą tylko wiarę, już masz życie, a dlatego, że masz życie, możesz tam coś zrobić, nie? Czyli po prostu odwrócenie kota ogonem. Prawda? A więc patrząc na osobę Chrystusa i na jego słowa, Kościół rzymskokatolicki jest bardziej Chrystusowy niż protestancki, który z takim podejściem, że co trzeba robić? Nic. No, Chrystus powiedział to, czyń, a będziesz żył. Protestant, klepnij formułkę, ale nic nie musisz robić, tak? No właśnie, za darmo. Prawda, ojciec odda tobie. No, tu już od ponad miesiąca co jakiś czas powraca szósty rozdział Ewangelii Świętego Mateusza i jakoś tak, no, nie garną się tutaj protestanci do komentowania właśnie gromadzenia sobie skarbów w niebie. Tak, tylko Rafałek, nasz kochany, drogi, pisze, o, że trzeba latać ze skarbonką. No, o tej skarbonce pisze święty Paweł później w szóstym rozdziale pierwszego listu do Tesaloniczan. Tak mówi o niej Chrystus, święty Paweł o tym mówi. Więc tak patrząc na postawę Chrystusa, który pości, który bierze krzyż, prawda, i Kościół też uczy i nakazuje postu i brania krzyża, protestant post neguje. Branie krzyża to jest uwłaczanie ofierze Chrystusa, prawda, współcierpienie z Chrystusem to jest uwłaczanie. Więc co jest bardziej Chrystusowe, który Kościół jest bliższy nauce Chrystusa i samemu Chrystusowi? Zresztą, moi drodzy, mówi się, że to i my, i protestanci tu w różnych formach mówią, że wierzyć to trzeba naśladować Chrystusa. No ale jak wygląda protestanckie naśladowanie Chrystusa? Przypuszczam, że tutaj się zgodzimy, że żeby wejść do nieba, konieczne jest naśladowanie Chrystusa, tak? No, i mnie się wydaje, że to jest warunek konieczny, nie? Żeby wejść do nieba, trzeba naśladować Chrystusa. Tylko jak to się ma, to, że protestanci głoszą, że trzeba naśladować Chrystusa, a jednocześnie głoszą, że nie trzeba współcierpieć z Chrystusem, bo to jest uwłaczanie jego ofierze. Jak można naśladować Chrystusa, głosząc jednocześnie, że uczynki nie są konieczne do zbawienia, prawda? Że zbawienie jest za darmo, a uczynki nie są konieczne do zbawienia. Skoro Chrystus spełniał dobre uczynki, mówi to czynienia będziesz żył, tak? Więc jak można naśladować Chrystusa, podważając post, a Chrystus sam pościł, tak? No właśnie, jak można naśladować Chrystusa, który jest jedno z Ojcem i głosi, żeby wszyscy byli jedno, tak jak ja i Ojciec jesteśmy, a protestantyzm wychodzi naprzeciw tym słowom, podzielone na 45 tysięcy denominacji. Więc czy to jest naśladowanie Chrystusa, który jest jednością z Ojcem i zakłada jeden Kościół, właśnie? Czy to protestanckie dzielenie się na 45 tysięcy denominacji jest naśladowaniem Chrystusa? Nie. Poza tym, Kościół, jak o to może sobie to przeczytamy, bo to jest jeden z najpiękniejszych fragmentów, które oddają życie Kościoła. To jest 2:19 do Kolosan. Nie trzyma się mocno głowy,
To jest tam o heretykach, ale tak. Nie trzyma się mocno głowy, uwaga, tego, z którego całe ciało zaopatrywane i utrzymywane w całości dzięki więzom połączonym członków rośnie Bożym wzrostem, tak? Zobaczmy, moi kochani, na głębie tego fragmentu. Tego, który jest tego, z którego całe ciało, czyli Chrystus jest głową, tak, nie trzyma się mocno głowy Chrystusa, z którego całe ciało zaopatrywane i utrzymywane w całości, tak? Ciało w całości, a nie rozbieżne ciała niezależne, nie tworzące całości. Widzicie, jak tutaj jest rozwalony protestantyzm? To jest Chrystusowy Kościół, to jest katolicki Kościół, z którego, zobaczmy, z głowy jest zaopatrywane. W co jest zaopatrywane? Jak protestantyzm jest zaopatrywany z głowy? No, pretenduje protestantyzm, że głową protestantyzmu i każdego kościoła protestanckiego jest Chrystus, tak? To każda denominacja o tym powie, że i głową jest Chrystus, tylko jak jest zaopatrywany protestantyzm i w co jest zaopatrywany? Bo Kościół rzymskokatolicki z głowy jest zaopatrywany życiem głowy, życiem Chrystusa. Dlatego Kościół naśladuje Chrystusa we wszystkim, co robił Chrystus. W poście, w cierpieniu, w wyszydzeniu, tak? To nam pokazuje droga tysięcy świętych i tysiące błogosławionych, którzy od czasów apostolskich po dziś dzień są i byli kanonizowani bądź beatyfikowani i jeszcze wiele tysięcy sług Bożych, tak? Wanda Pułtawska niedawno została otworzona, proces beatyfikacyjny został otworzony, tak? Przepraszam, nie Pułtawska, Błońska, 103-letnia pielęgniarka w Rwandzie, która się zajmowała trędowatymi. No, piękna postać. Więc właśnie oni nam wszyscy pokazują drogę do Chrystusa i ta droga jest jedna. Droga cierpienia, wyrzeczenia, droga krzyża, umartwienia, droga nadziei, droga wiary, prawda? Chrystus zaopatruje swój Kościół właśnie w co? W swoje życie i przekazuje je przez kapłanów. Zaopatruje nas w nieomylność, tak? Żeby ta prawda, którą on jest, była właściwie rozumiana, a nie ku zgubie. Zaopatruje nas właśnie we wszystko, co jest niezbędne do zbawienia, w odpuszczenie grzechów, w pokarm duchowy, w nieomylne zrozumienie tajemnicy Chrystusa. Ta niezawodna wykładnia nauki nam to zapewnia, tak? A to pochodzi od głowy. Czyli od Chrystusa pochodzi nieomylność, od Chrystusa pochodzi Eucharystia i moc przemiany chleba w ciało, od Chrystusa pochodzi od głowy moc odpuszczania grzechów, bo Kościół jest życiem Chrystusa na ziemi, uobecnieniem Jego misji na ziemi, przez głoszenie tej prawdy, którą głosił Chrystus i robi to w sposób nieomylny, bo głowa jest nieomylna i z głowy Kościół jest zaopatrywany. Kościół udziela Ducha Świętego, tak jak Chrystus go obiecał i udzielał, tak? Udziela Ducha Świętego, zapowiada go, to się spełnia w Pięćdziesiątnicy, a następnie przez nakładanie rąk, 8 i 19 rozdział Dziejów Apostolskich nam to pokazuje. Apostołowie nakładają ręce i co? I udzielają Ducha Świętego, tak? Czyli odpuszczenie grzechów, chrzest, tak? Czyli to wszystko jest od głowy pochodzi. Ta władza, ta moc pochodzi od głowy. Zaopatruje całe ciało, aby wzrastało. Natomiast taki kościół pastora Kurylasa, w co jest zaopatrywany od głowy? A w co jest zaopatrywany od głowy jakiś kościół, który jest sprzeczny w nauce, tak? Nie zgadza się z pastorem Kurylasem, ale też mówi, że jego głową jest Chrystus, tak? No weźmy sobie
kalwinistów i hiperkalwinistów. Oni się tam nie zgadzają między sobą. No ale jedni i drudzy powiedzą, naszą głową jest Chrystus. W co ich zaopatruje? W sprzeczne ze sobą teorie, tak? W co zaopatruje Chrystus jako głowa luteran, którzy chrzczą dzieci i protestantów, którzy mówią, że to nie jest biblijne. To tak ich zaopatruje? Wczorajszy temat. W co zaopatruje Chrystus jako głowa protestantyzmu? Wiedzę o porwaniu Kościoła przed uciskiem, w trakcie ucisku czy po ucisku? Czy jak mówił wczoraj pastor Celikas, że mogą być jeszcze inne opcje? Co to jest za zaopatrywanie? To Chrystus jako głowa, zakładając nawet, że ta herezja o porwaniu Kościoła jest prawdziwa, to co nie wie, kiedy to porwanie nastąpi, tak? I głosi sobie raz jednemu powie, że przed, drugiemu pastorowi powie, że w trakcie, trzeciemu, że po, a jeszcze innemu powie, że nie wiadomo. I to wszystko pochodzi z jednej głowy Chrystusa, tak? Z jednej prawdy. Pochodzą cztery wersje, a żadna nie wiadomo, która jest prawdziwa, tak? Tak was zaopatruje w prawdę, tak? Tak was zaopatruje w prawdę, że jedni chrzczą dzieci i też mówią, że są biblijni, drudzy mówią, że to nie jest biblijne. I też mówią, że ich głową jest Chrystus. Tak was zaopatruje w prawdę? Jedni słuchają biskupów, tak? Ci starsi protestanci mają swoich biskupów, mają swoją hierarchię, tak? I też mówią, że ich głową jest Chrystus. Nowe sekty mówią, że hierarchia jest wymysłem katolickim i że to nie ma żadnej hierarchii w Słowie Bożym, tak? Mimo to, że jest. No ale to który ten protestantyzm jest zaopatrywany przez Chrystusa? Ten, który ma hierarchię biskupów, ten, który ma biskupów mężczyzn, ten, który ma biskupów też kobiety i ten protestantyzm, który potępia hierarchię, tak? Czyli mamy trzy wersje biskupów samych mężczyzn, biskupów kobiety, ba, nawet biskupki lesbijki, jak w Szwecji, i tendencję, że nie ma żadnej hierarchii. To jak to ma to się do zaopatrywania Kościoła jako głowy? Głowa nie wie, jak ma wyglądać biskupstwo, tak? Kobieta, lesbijka, czy tylko mężczyzna, a może bez hierarchii Kościół, nie? Więc Chrystus był katolikiem, rzymskim katolikiem, założycielem rzymsko-katolickiego Kościoła z papieżem, jako jednego ciała, które zaopatruje on jako głowa. Wszystko inne jest podróbką, wymysłem ku zwiedzeniu i odejściu od wiary, od Chrystusa. Wszystko inne jest iluzją, ułudą, daleki od Chrystusa, niepochodzące od Chrystusa, niepochodzące od głowy, niepochodzące od Ducha Świętego. Jedynie od kogo? To od ducha zwiedzenia, od ducha kłamstwa. Pozdrawiam.